Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Zacytował pan na Twitterze austriacką pisarkę Marie von Ebner-Eschenbach. Bardzo mnie to zaciekawiło. Do kogo to jest adresowane? Najniżej upadło społeczeństwo, które w milczeniu wysłuchuje, jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności. No cóż, Kto to ci dranie? To jest myśl ogólna. Każdy ją może zinterpretować, jak mu się podoba. Natomiast to musiało się wpisać w jakiś kontekst. Mamy dzisiaj w Polsce do czynienia z takim zjawiskiem, że ludzie, którzy absolutnie nie mają kwalifikacji ani moralnych, ani politycznych, ani intelektualnych do tego, ażeby być autorytetami, wypowiadają się w bardzo autorytatywny sposób, krytykują szczególnie obecną władzę, przypisują jej najgorsze intencje, no i to doprowadza do bardzo głębokiej dezinformacji, do bardzo głębokiego kryzysu nie tylko wartości, ale kryzysu w ogóle takiej prawdy obiektywnej w polityce. Obserwujemy to na co dzień w dzisiejszej sytuacji, w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, sytuacji, w której Rosja robi wszystko, ażeby skłócić Europę, ażeby podzielić Europę, podzielić również Polskę. No trzeba bardzo ważyć słowa, trzeba być szczególnie odpowiedzialnym za to, co się mówi i za to, co się robi. Czyli kropki nad i pan nie postawi i nie powie, kogo autor miał na myśli. Panie marszałku, marszałek Senatu Tomasz Grodzki grozi panu sądem za to, że o fragmencie jego przesłania do Rady Najwyższej Ukrainy, o tym, że Polska finansuje zbrodniczy reżim, tak było w tym przesłaniu, powiedział pan, że wypełnia zamiana zdrady polskiej racji stanu. Mamy wojnę za progiem, a tutaj wojenka w prezydium Senatu. No to jest dużo poważniejszy problem. Nie chciałbym, żeby cała ta sprawa, która no notabene dzisiaj znajdzie swój finał w postaci złożenia przez nas wniosku o odwołanie marszałka Grodzkiego, żeby ona się jakoś zamieniła w moją prywatną wojenkę z marszałkiem Grodzkim, wojenkę wicemarszałka Pęka z marszałkiem Grodzkim. Zupełnie nie o to chodzi. To nie chodzi tutaj o taką jakąś personalną sprawę. To jest sprawa również bardzo zasadnicza. Przypomnę kontekst całej tej wypowiedzi. Przyleciał do Polski prezydent Joe Biden. Mamy wojnę. Polska jest, no, można powiedzieć, na czele całej wielkiej ofensywy europejskiej wspierającej Ukrainę. Mamy grubo ponad 2 miliony uchodźców ukraińskich w Polsce. Apelujemy do instytucji europejskich, do największych mocarstw europejskich o jak najdalsze, najgłębsze sankcje. Jesteśmy pokazywani jako wzór, jesteśmy chwaleni. Usłyszeliśmy bardzo dobrych, dużo słów chociażby od pana prezydenta Bidena. I nagle wychodzi, jak to się mówi żartobliwie, cały na biało marszałek Grodzki w formie orędzia, po ukraińsku, a więc sprawia takie wrażenie, że wypowiada się w imieniu państwa polskiego, w imieniu narodu polskiego do narodu ukraińskiego i wystawia polskiemu państwu jak najgorszą ocenę jego działań. Mówi, że współfinansujemy zbrodniczy reżim Putina. No, przepraszam, przerwę panu. Były prezydent Bronisław Komorowski mówił, że marszałek Grodzki pojechał po bandzie. Prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy, zdystansował się od słów marszałka, a Donald Tusk uważa, że burza wokół tych słów jest przesadzona. No bo te słowa opisały mniej więcej stan rzeczy. Tak powiedziała Grzegorz Schetyna. Mówił w Trójce o pewnej nieścisłości. A sam Tomasz Grodzki powiedział, że wczorajsze ogłoszenie planu wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel to jest dowód, że mówił w tej sprawie prawdę. Tak, no i to jeszcze szkoda, że nie powiedział, że to jeszcze jego zasługa. Nie, powiedział, że on sobie absolutnie zasługi nie przypisuje, ale... Tak. Ale coś na rzeczy było, tak powiedział. Zacznijmy od początku. No, widać, że ta wypowiedź jednak jest pewnym problemem również dla środowiska Platformy Obywatelskiej. Nie spodobała się wszystkim, skoro tak wysocy przedstawiciele tej partii mówią, że to jednak było pojechanie po bandzie, albo że to była zła forma, zły czas, no to oczywiście starają się to mówić jak najdelikatniej, ale na pewno to wewnętrzne ich wzburzenie jest dużo większe i ocena krytyczna dużo większa. Myślę, że marszałek Grodzki z wielu powodów jednak staje się takim coraz większym obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej, bo Do tej pory ja szczególnie, no jako lider Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, krytykowałem marszałka Grodzkiego, chociażby za jego działania w Senacie związane z przedłużaniem procesu ustawodawczego, za jego taką często nieuprawnioną, indywidualną, alternatywną politykę zagraniczną. On różne dziwne inicjatywy, dziwne spotkania w Senacie odbywał, chociażby spotkanie z ambasadorem Rosji w 2019 roku, gdzie proponował delikatne otwarcie kanału komunikacji na poziomie wicemarszałków i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, znamy ocenę pana... Ale żebym tylko dokończył. I była ta nieszczęsna kwestia immunitetu mrożonego przez niego od roku. No ale teraz dochodzi już taki kaliber bardzo poważny szkodzenia wizerunkowi Polski w czasie wojny. No to jeszcze dodam, że marszałek powiedział, że to jego wystąpienie było bardzo dobrze przyjęte. Nie było bardzo dobrze. Przez adresatów tegoż wystąpienia. No to dziwne, dlatego że wszyscy analitycy, którzy zajmują się chociażby działalnością taką dezinformacyjną i propagandową Rosji, mówią, że idealnie wpisało się właśnie w ostatnie priorytety tej działalności, czyli skłócanie państwa i narodu ukraińskiego i polskiego. Czyli dzisiaj państwo składają wniosek, jest posiedzenie klubu parlamentarnego, senackiego. Senackiej części klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. I w uzasadnieniu będzie tylko ta kwestia tego orędzia, czy też inne kwestie? Nie, będzie podsumowanie takiego całokształtu działalności. Najprawdopodobniej to uzasadnienie będzie przedstawiał marszałek Stanisław Karczewski. Oczywiście, jeśli marszałek Grodzki w ogóle dopuści do procedowania tego punktu, bo to wcale nie jest pewne, biorąc pod uwagę, jak chociażby od ponad roku mrozi tą kwestię immunitetu, też powinien ją dopuścić do obrad, bo przypomnę, że wniosek Prokuratury Krajowej nie jest skierowany do marszałka Grodzkiego, tylko jest skierowany do Senatu. To senatorowie na posiedzeniu plenarnym, a wcześniej na komisji mają się wypowiedzieć co do tego, czy uchylają, czy nie marszałkowi immunitet. A on od ponad roku nie dopuszcza do tego procedowania, więc wcale nie będę zdziwiony, jeśli po raz kolejny zastosuje taki sposób. No ale jeżeli do debaty dojdzie, no to wtedy opowiemy o tym wszystkim. Właśnie o immunitecie, właśnie o nieszczęsnej wypowiedzi. Pan mówi, co opowiecie, ale ja pytałam, co będzie we wniosku, w uzasadnieniu wniosku. No to wniosku, właśnie o tym mówię. Tak, no dochodzi do tego cały taki ogromny segment czegoś, co ja nazywam takim skrajnym, jakim jeszcze nie było, upolitycznieniem i zawłaszczeniem całej Izby Wyższej polskiego parlamentu. No po prostu Senat w tym kontekście politycznym, jakim obecnie się znajdujemy, czyli że inna większość, mówmy wprost, opozycja przejęła Senat i w związku z tym uczyniła z Senatu takie... No i państwa to boli, że przejęła Senat. To nie tyle, to nie nas boli, tylko to Polskę boli, bo tak naprawdę Senat... Może część Polski boli, a część się cieszy. Senat stał się po prostu takim narzędziem takiej bezpardonowej, stałej walki z rządem, a nie od tego jest Senat. Senat jednak powinien współdziałać zarówno z Sejmem, jak i z rządem, oczywiście zachowując swoją autonomiczność, chociażby we wprowadzaniu poprawek. Tego nikt nie kwestionuje. A jeśli chodzi o realia dotyczące tego wniosku, to czy ten wniosek będzie miał charakter taki bardziej etyczny, moralny, polityczny w końcu, czy on będzie skuteczny? No, czas pokaże. No nie tylko czas pokaże. Czy państwo prowadzili jakieś rozmowy na ten temat? Jest jeszcze ponad 2 tygodnie do procedowania tego wniosku, bo my chcemy, żeby on stanął na najbliższym posiedzeniu Senatu. Ono jest planowane na 12-13 kwietnia, więc będziemy oczywiście prowadzić takie rozmowy. Nieustannie apelujemy do senatorów nie tylko Platformy, ale senatorów PSL-u, tam są jeszcze senatorowie niezależni, no a żeby wreszcie przejrzeli na oczy. Może pójdą po rozum do głowy i na przykład złożą swoją propozycję wymiany marszałka. To już byłby... właśnie, to chciałam zapytać, czy to wchodzi w grę, czy to z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to by było rozwiązanie dobre, no bo są tam ludzie, którzy na pewno nadawaliby się na to stanowisko. Oczywiście dla nas już byłoby sukcesem, gdyby marszałek Grodzki przestał być marszałkiem, ale oczywiście taką optymalną sytuacją dla nas byłaby po prostu zmiana układu sił, za którą poszłaby zmiana marszałka. No oczywiście do tego jest daleko, ale robimy wszystko, żeby marszałek przestał być marszałkiem. A propos kontrowersyjnych polityków, znany z ekscentryzmu poseł Janusz Korwin-Mikke na antenie publicznego Radia Poznań mówił straszne rzeczy, między innymi o tym, że rzeź w Mariupolu to jest ukraińska ustawka i że Putin broni europejskich wartości. Czy w takiej sytuacji Można coś zrobić poza wyrażeniem oburzenia? Czy to wszystko się odbywa w ramach wolności słowa? Bo słuchać chatko, jak to mówią. No, to też jest wypowiedź absolutnie skandaliczna i można by ją też określić tak bardzo mocno. No, oczywiście Janusz Korwin-Mikke w tym momencie niewiele ma do powiedzenia w polskiej polityce, poza tym, że od czasu do czasu popisuje się takim ekscentryzmem, no to powiedzmy sobie delikatnie to nazwiemy. To jest po prostu fałsz. To jest po prostu jeden wielki fake. To jest ogromne kłamstwo i to jest właśnie to idealne wprowadzanie się, wpisywanie się w propagandę rosyjską. No więc, no cóż, przede wszystkim powinni to oceniać wyborcy. Jeżeli Janusz Korwin-Mikke po raz kolejny w przyszłych wyborach zostanie wybrany na posła, no to jest to rzeczywiście sytuacja niesłychanie kompromitująca również dla wyborców. Co Senat może zrobić w sprawie Ukrainy? Senat jako instytucja, jedna z naczelnych instytucji państwowych. No cóż, jesteśmy przede wszystkim izbą, która zajmuje się legislacją, tworzeniem prawa, więc... Apeluję też o to od dłuższego czasu i były takie promyki nadziei, żebyśmy po prostu sprawnie obecnie współdziałali w tym procesie legislacyjnym. Przypomnę, że ostatnio uchwaliliśmy ustawę o obronie i udało się to zrobić bez poprawek, udało się to rzeczywiście zrobić w bardzo szybkim czasie. Obrona ojczyzny jest w tym momencie absolutnym priorytetem. No i cóż, trzeba kontynuować ten zgodny proces legislacyjny, a przed nami jeszcze przecież cały pakiet ustaw, chociażby związany z poszerzeniem sankcji, z rozszerzeniem sankcji, no i z tym, o czym wczoraj mówił premier, czyli z odejściem od węglowodorów rosyjskich. Myśli pan, że dostaniemy jakąś burę w Unii, mówiąc tak językiem kolokwialnym, w związku z tym postanowieniem o wprowadzeniu jednostronnym embarga? No cóż, bez udziału Unii. Tak, no to jest z naszej strony wyraz przede wszystkim ogromnej determinacji i takiego zniecierpliwienia i również niezgody na to, jak do tej sprawy podchodzi Unia Europejska. Mówił o tym wczoraj pan premier, że optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rozwiązań prawnych na poziomie europejskim. Wtedy one byłyby rzeczywiście skuteczne, wtedy one byłyby niepodważalne. Teraz bierzemy na siebie pewne ryzyko, że mogą mieć one taki charakter nieostateczny i mogą być próbowane przez zainteresowane podmioty, poszkodowane tymi rozwiązaniami, być podważane, na przykład poprzez żądanie jakichś odszkodowań w sądach, w arbitrażach i tak dalej, i tak dalej. No więc cóż, nie powinniśmy dostać bury, tylko to raczej Unia Europejska powinna dostać burę, bo nie staje na wysokości zadania i po raz kolejny pokazuje, że jest takim oczywiście klubem... mówiąc burę, miałam na myśli jakieś kary. Tak, oczywiście. To myślę, że nie na poziomie europejskim, bo to już byłoby jakieś kuriozum, tylko na poziomie raczej takim sądów międzynarodowych, trybunałów międzynarodowych, do których udają się prywatne podmioty pokrzywdzone tymi rozwiązaniami. I króciutko jeszcze zapytam, czy potrzebne są zmiany w Konstytucji, żeby skonfiskować majątki oligarchów i firm współpracujących z reżimem rosyjskim? Są potrzebne. Wszyscy prawnicy mówią, że... Właśnie nie wszyscy, bo niektórzy mówią, że w polskim prawie konfiskata to nie to samo, co wywłaszczenie i można skonfiskować. No cóż, to jest pewien spór prawny, ale ci, którzy nie biorą w tym momencie odpowiedzialności za państwo, mogą mieć takie bardziej luźne dywagacje prawnicze. My bierzemy tą odpowiedzialność, jesteśmy świadomi również tych skutków negatywnych, niedoskonałego prawa w tym zakresie, więc wolimy zrobić więcej niż mniej. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Senatu, może przyszły marszałek, bo we wniosku jest pan. No tak. Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.